Cześć, nazywam się Tomek Lach i w tym filmie chcę Wam pokazać najprostszy z najlepszych przepisów na ciasto do pizzy, które możecie z powodzeniem wykonać w domowej kuchni. To jest przepis szybki, to jest przepis prosty i to jest przede wszystkim przepis, w którym trudno będzie Wam coś zepsuć. Tak naprawdę można by go nazwać takim podstawowym przepisem dla początkujących amatorów domowej pizzy. Także jeżeli chcesz samodzielnie i od podstaw zrobić bardzo dobrą pizzę, to jest świetny sposób na rozpoczęcie tej przygody, na to, żeby zacząć, z czasem nabrać praktyki i zainteresować się przepisami czy poradami dla bardziej zaawansowanych. I oczywiście te pojawią się w kolejnych odcinkach z całej serii Pizzanet. No dobra, ale teraz koniec gadania i zabieramy się za przygotowanie ciasta. Mąka 250 g i możecie zastosować tak naprawdę dowolną mąkę pszenną, uniwersalną ze sklepu, natomiast najlepiej sprawdzi się mąka typu 00, z niej wychodzi najlepsza pizza. Drożdże w proszku 3 do 6 gram. Im więcej ich dodacie, tym lepiej wyrośnie ciasto i tym łatwiej wybaczy Wam wszelkie błędy, które popełnicie na początku. Z czasem, jak już nabierzecie wprawy, to oczywiście warto tych drożdży dodawać coraz mniej, ale to już jest temat na osobny film. Woda 150 ml ma być ciepła, 30-35 stopni Celsjusza. Nie zimna, nie gorąca, ma być ciepła. Dzięki temu będziecie w stanie skrócić czas od momentu mieszania ciasta do momentu wyciągnięcia gotowej pizzy z piekarnika. W tym przepisie zakładam, że wróciliście właśnie z pracy albo ze szkoły i jeszcze dzisiaj chcecie zjeść na kolację własnej roboty pizzę. Drożdże zawsze warto rozpuścić w tej ciepłej wodzie. Do mąki dodajecie mniej więcej 1-2 łyżki oliwy z oliwek, mniej więcej pół łyżeczki soli. A wiecie, jaki jest sekret tego ciasta na pizzę? Ma być ciepło. Ciepło ma być w kuchni, ciepłe. W temperaturze pokojowej mają być składniki i nie może być zimna miska, w której wyrabiacie ciasto. Na początek proponuję Wam, żeby niepotrzebnie nie brudzić rąk i całego blatu, więc wystarczy to ciasto wyrabiać łyżką do momentu, aż powstanie taka całkiem zwarta, ale jeszcze niejednorodna kula ciasta. Jak już powstanie taka w miarę zwarta masa, zamieniacie łyżkę na dłonie i powoli wyrabiacie cierpliwie takie ciasto, wałkując dłońmi, ugniatając, rozciągając. Teraz jak poznać, że ciasto jest już odpowiednio wyrobione? Ma bardzo taką jednolitą, gładką i aksamitną konsystencję. Jest bardzo miękkie i sprężyste. I teraz deskę albo talerz opruszacie mąką. Układacie tutaj ciasto. Samo ciasto też jeszcze dodatkową porcją mąki opruszacie i przykrywacie tą samą miską, w której wcześniej je mieszaliśmy. Tylko mam taki trik dla Was, warto tą miskę delikatnie spryskać wodą. To zapewni tutaj całej kulce ciasta odpowiednią wilgotność, która jest bardzo ważna przy procesie wyrastania. I tak przygotowane ciasto najlepiej, jeżeli poczeka 30 minut, a nawet godzinę, jeżeli macie więcej czasu i zobaczycie, co z tego wyjdzie. Powinno mniej więcej podwoić swoją objętość. Pamiętajcie, że kiedy kończy się już czas wyrastania ciasta, to musicie włączyć piekarnik, funkcja grzania góra-dół i maksymalna temperatura, jaką tylko możecie ustawić. Ciasto wygląda rewelacyjnie, dokładnie tego szukamy. Do uformowania placka jeszcze musicie użyć odrobiny mąki. I żeby uzyskać taki kształt, jak chcecie, możecie użyć do tego albo dłoni, albo bardzo delikatnie, bez przyciskania, rozwałkować przy pomocy zwykłego kuchennego wałka. Weźcie pod uwagę, że w domowych warunkach właśnie taka blacha do pizzy, bardzo cienka, okrągła, perforowana od spodu, jest zbawieniem i bardzo Wam polecam zaopatrzyć się przynajmniej w 2 sztuki, jeżeli lubicie robić pizzę dla całej rodziny. Ciasto już wylądowało na blaszce. Teraz czas na dodatki, czyli sos pomidorowy i wszystko, co chcecie tylko na nią nałożyć. Natomiast to już jest temat na zupełnie osobny film. Teraz 2 słowa o tym, jak pizzę upiec. Tak przygotowaną pizzę wkładacie do piekarnika, na najniższą półkę albo wręcz na jego dno, po to, żeby w jak najkrótszym czasie jak najwięcej temperatury od spodu tą pizzę zaatakowało wręcz. I w takiej konfiguracji powinno Wam wystarczyć 4 do 6, 7 minut, żeby tą pizzę idealnie upiec. Słuchajcie, koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie chcielibyście kolejne tematy związane z pizzą eksplorować tutaj w serii filmów na moim kanale. Ja już się nie mogę powstrzymać, więc pamiętajcie też o tym tylko, żeby subskrybować, wtedy nie przegapicie kolejnych filmów. I do zobaczenia. Cześć!